Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Druga wypowiedź z serii krótkiej, właściwie złożonej z dwóch wypowiedzi, dotyczącej tego, że kamienie wołają. Nastał czas, jak przewidział Pan Jezus w Ewangelii Świętego Łukasza, że kamienie wołać będą. To samo powtórzył prorok Habakuk. Oczywiście źle mówię, ponieważ prorok Habakuk powiedział to kilkaset lat wcześniej, już w Starym Testamencie, o tych kamieniach, które wołać będą. Otóż teraz nastał czas, że kamienie wołają. W tym wypadku podam Państwu wiadomości dotyczące trzeciej tajemnicy fatimskiej, tylko tą część, która jest według mnie w 100% pewna. Według mnie w 100%, według wielu poważnych analityków, którzy to opisali, są to wiadomości pewne, ale są to oczywiście wiadomości wstrząsające. Trzecia tajemnica fatimska, podobno powiedziano nam, że została ujawniona w 2000 roku przez kardynałów Sodano i kardynała Bertone. Nie przez papieża Jana Pawła II, tylko właśnie przez kardynałów. I tam był taki jakiś opis dotyczący tej wizji, bo to, jak Państwo wiedzą, to jest wizja biskupa ubranego na biało, innych biskupów, którzy kroczą przez zniszczone miasto i wreszcie giną pod krzyżem. Wizja milcząca. Otóż w rzeczywistości, i to udowodniono, w biurku Barbarigo, to jest takie biurko w apartamentach papieskich, była jedna pojedyncza kartka złożona z 25 linijek tekstu siostry Łucji. I ponieważ jest ona kontynuacją słów Matki Bożej, cytuję z drugiej tajemnicy fatimskiej, w Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary etc. To były słowa Matki Bożej. Czyli to, że kardynałowie to, te trzy literki etc. i tak dalej usunęli, świadczy o tym, że mieli powód, żeby je usunąć. Powód prosty. Mianowicie, w Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary, mówi Matka Boska. W związku z tym dalszy ciąg będą z całą pewnością słowa Matki Boskiej. W wizji, którą ci kardynałowie ujawnili w 2000, nie ma żadnych słów Matki Boskiej. Otóż właśnie w tej biurku Barbarigo, które z jakichś względów, które mogą sobie Państwo przeczytać u mnie na stronie, na przykład tak zostało nazwane, w apartamentach papieskich jest pojedyncza kartka z 25 linijek. Natomiast w archiwach świętego oficjum, w tych tajnych archiwach watykańskich świętego oficjum, jest opis wizji na 4 stronach zeszytu w linię i ten opis ma 65 linijek. Już z tych zestawienia tych dwóch zdań wynika, że są dwa teksty, które napisała siostra Łucja. Otóż ten opis wizji został właśnie ujawniony przez kardynałów Sodano Bertone w 2000. Otóż uwaga, bo teraz wchodzimy w tak zwane romanita, czyli w to, co, jak można kłamać, uważając, że się nie kłamie. Kardynał Bertone, którego książkę tutaj mam, o trzeciej tajemnicy, mówi, że to było jedyne autentyczne przesłanie z trzeciej tajemnicy fatimskiej. I wielokrotne powtarzanie tego słowa autentyczne mówi o tym, że ja nie kłamię. Ja mówię, że jestem przekonany, że to, co jest w tych tajnych archiwach, to jest jedyne autentyczne. A to tam w
szafce Barbarigo, co czytali papieże, nie, to nie jest autentyczne. Kropka. Otóż w ciągu ostatnich 13 lat, mówię w 2014 w styczniu, wykazano jednoznacznie przez wielu analityków watykańskich, analityków fatimskich, że obaj ci kardynałowie kłamią. W żywe oczy kłamią. Właśnie przez to usunięcie słów Matki Bożej z wizji, zostawienie tylko wizji, która jest częścią trzeciej tajemnicy fatimskiej. Czyli zostawienie 65 linijek siostry Łucji, a usunięcie jako nieautentyczne tych 25, które czytali wszyscy papieże. Na obu kopertach, bo wiadomo, że są dwie koperty, co nawet kardynał Sodano musiał przyznać, jest napisane przez siostrę Łucję: z wyraźnego rozkazu Pani Naszej tę kopertę otworzyć w roku 1960. Mówimy to, przeszło pół wieku po tym zignorowaniu rozkazu nieba przesłanego przez Matkę Bożą, zignorowaniu przez papieża w roku 1960. Innymi słowy, papieże Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł I, no z tym właśnie zastrzeżeniem, że on został na tyle wcześnie zamordowany, no że może nie zdążył. Jan Paweł II, który żył bardzo długo jako papież, Benedykt XVI i obecnie nam rządzący w Rzymie Franciszek, nie ujawnili słów Matki Bożej z trzeciej tajemnicy fatimskiej. Natomiast część z nich się miotała i chciała ujawnić. Jan XXIII powiedział, no to nie są na moje czasy, to odłożymy to. Ale już Jan Paweł II w Fatimie w roku 2000 mówił w kazaniu o tych fragmentach z Apokalipsy, to jest 12 rozdziału, o upadku 1/3 gwiazd, to znaczy o odstępstwie kapłanów. Pamiętajmy, że zakończenie tego, co siostra Łucja ujawniła, było: w Portugalii będzie zawsze zachowany dogmat wiary i tak dalej. Z czego by wynikało, że w innych krajach, czy zapewne również w Watykanie, ten dogmat wiary nie będzie zachowany, czyli będzie, jeśli tak się będziemy zachowywać my, ludzie, ludzkość, ja, ty, to będzie powszechna apostazja. To zostało ukryte. Otóż, gdyby Jan XXIII, tak jak Trójca Święta żądała, w 60 roku ujawnił te słowa Matki Bożej, te 25 linijek, o które modlimy się, by wreszcie zostały nam ujawnione, no to wtedy z całą pewnością nie mógłby się odbyć taki drugi Sobór Watykański, jaki się odbył. To znaczy nie mogło być przejęcie władzy nad Soborem przed tą zdecydowaną mniejszością postępowców, która została nazwana obrazowo, że Ren wpada do Tybru, bo ci kardynałowie francuscy, niemieccy, holenderscy od jakiegoś tam katechizmu holenderskiego, który był bluźnierczy w ogóle, ci wszyscy przejęli władzę nad Soborem no, w sposób mało boży, przepraszam, w sposób zupełnie antyboży, w sposób jakiegoś przewrotu i intryg. Jednym z dowodów, który w tej chwili mi przyszedł do głowy, jest to, że 400 kilkudziesięciu ojców Soboru żądało, domagało się, czy prosiło, by Sobór zajął się najważniejszą herezją XX wieku, najważniejszą groźbą satanistyczną XX wieku, to znaczy potępieniem komunizmu. Nie kotek. Potępić komunizmu postępowi biskupi, postępowi ojcowie Kościoła nie mogli dozwolić tego potępienia, ponieważ była już umowa między innymi między Janem
23, a szefami KGB, czyli szefami cerkwi prawosławnej, że nie, nie, wszystko będzie dobrze, ale komunizmu i Związku Radzieckiego nie należy tykać, o tym należy milczeć. Również znający komunizm kardynałowie byli wśród tych, którzy domagali się, by tą potworną, antybożą rewolucję ujawnić i potępić. Ale tutaj dochodzimy znowu do tej tajemnicy nieprawości, Mysterium Iniquitatis. Papież Jan XXIII uważał, że on wie lepiej, co jest dla ludzkości, dla katolicyzmu, dla Kościoła, niż jakieś tam głosy z nieba, czyli niż Matka Boska, która przekazuje żądania Trójcy Świętej. Jak to się mogło dziać? Nie potrafię, nie potrafimy, bo nikt tego nie potrafił na razie ze znanych mi tekstów, których mam w tej sporo wyjaśnić. Natomiast między innymi Jan Paweł II, jak powiadałem, miotał się, usiłując ujawnić tą drugą część tej tajemnicy, mówił w Fatimie w 82. Czyż Matka, która z całą siłą miłości, jaką żywi do nas w Duchu Świętym, pragnie zbawienia każdego człowieka? Może milczeć, kiedy widzi, jak uderza się w same podstawy zbawienia jej dzieci? Nie, nie może milczeć. I nawet papież nie może jej uciszyć. Otóż to, że tych sześciu papieży próbowało ją uciszyć, jest dla nas tajemnicą. To, że te słowa Matki Bożej są dalej w styczniu 2014 zatajane, jest karygodne. Karygodne, tylko że przykre dla nas, że te kary nie dotyczą tylko tych kłamców, oszustów, którzy je zatajają, a dotyczy całego świata. Więc jest to tragiczne dla całego świata, jest to tragiczne dla Polski, jest to tragiczne dla nas, dla ciebie, dla mnie, dla naszych rodzin, naszych dzieci, wnuków. I dlatego mamy obowiązek, by na tą sytuację wpłynąć właśnie prosząc, czy to naszych biskupów, prosząc, żądając. Prosić ich, czyli żądać o interwencję, pisać te supliki do Ojca Świętego, ktokolwiek by nie był, Ojciec Święty Franciszek, który na jakiś czas został z Buenos Aires przysłany do Rzymu, no i stara się być tylko biskupem Rzymu, a nie papieżem. Czy też mamy obowiązek uczestniczyć w krucjatach różańcowych w intencji poświęcenia Rosji Niepokalanemu Sercu i w intencji ujawnienia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Bo ta wizja jest autentyczna. I nie mogę powiedzieć święta, bo siostra Łucja, bo nie została kanonizowana, to jest też charakterystyczne, potwierdziła, że to jest autentyczne, ta wizja. Ale nie pozwolono jej powiedzieć, ale jeszcze jest te 25 linijek, które też powinny być koniecznie ujawnione. Otóż mamy ten obowiązek, mamy też drugi obowiązek, który jest po prostu ważniejszy niż zarobienie na chleb powszedni. To jest wykonywanie i propagowanie nabożeństwa pierwszych miesiąca. I do tych wszystkich rzeczy gorąco zachęcam. Natomiast teraz znów w aneksie, by nie przeszkadzać w głównym nurcie tego, co powiedziałem, powiem Państwu, jakie są te podwójne odczytania tajemnicy przez papieży. Bo nie dwukrotne. Otóż dokument przybył do Watykanu 16 kwietnia. To są te słowa Matki Bożej. To mówię wszystko z dokumentów watykańskich. A B. Dokument przekazano do archiwum Świętego Oficjum 4 kwietnia, czyli dwa tygodnie wcześniej. I to jest wizja. Więc jeśli wizja została przekazana 4 kwietnia, a dokument przybył do Watykanu 16 kwietnia, to znaczy jest inny dokument, czyli to są te słowa, które są
przechowywane w tym biurku Barbarigo. Po drugie, Jan 23 przeczytał trzecią tajemnicę, tu ciągle cytuję dokumenty watykańskie, 17 sierpnia 59. Oraz Jan 23 przeczytał trzecią tajemnicę, to są te wizje z archiwów Świętego Oficjum, w 60 roku. Czyli znów, no, trudno sobie wyobrazić, bo to wymienię teraz kolejnych papieży, żeby papieże mieli taką krótką pamięć, żeby oficjalnie po raz pierwszy czytali to samo w odstępie paru miesięcy czy roku. Mianowicie papież Paweł VI przeczytał 27 czerwca 1967 roku zawartość koperty z trzecią tajemnicą, która była przechowywana w apartamentach papieskich, właśnie w biurku Barbarigo. Oraz papież Paweł VI przeczytał trzecią tajemnicę 27 marca 1965, dwa lata wcześniej. I to jest ta tajemnica przechowywana, ta wizja przechowywana w archiwach. To samo, tą samą jakąś ponurą groteskę zrobili ci kłamcy z Watykanu, urzędnicy Watykanu, bo to nie są osoby, w których kłamstwa musimy wierzyć. To są po prostu urzędnicy. Oni dla nas nie są nikim innym, mówię o tych kardynałach, czy o nieszczęsnym kardynale Casaroli, czy wtedy był arcybiskupem, który tak przyczynił się do zwycięstwa komunizmu, socjalizmu, z nim dialogując, to nie są nasi przywódcy, nie są nasi ojcowie duchowi. Naszym ojcem duchownym jest papież i ci biskupi, którym podlegamy. Kropka. Otóż Jan Paweł II, to znowu dane Watykanu, przeczytał tekst w październiku 78, czyli zaraz po zostaniu papieżem. Oraz, to wszyscy wiemy, papież Jan Paweł II przeczytał tekst, czyli z archiwów Świętego Oficjum, tą wizję, w szpitalu po zamachu w lipcu 81. No trudno sobie wyobrazić, żeby papież czytał to samo po trzech latach, bo już zapomniał, co było 3 lata temu i po raz pierwszy się dowiedział, co było, co Matka Boża żądała. Otóż Bertone, czyli kardynał Bertone, podaje również 4 w różny sposób przyciskane przez watykanologów, przez teologów, przez dziennikarzy, 4 wersje tak zwanych wyznań siostry Łucji na temat wyraźnego rozkazu Matki Boskiej. Nieważne jest, jakie są te wersje, bo te wersje są wzajemnie sprzeczne. A więc jeśli oskarżony plącze się w zeznaniach i podaje 4 wersje tego, w jaki sposób zamordował prawdę o objawieniach Bożych, no to po prostu to samo go skazuje, prawda? Otóż dowody na to, co mówiłem, można znaleźć w wielu książkach. Jedną z ważniejszych jest książka Christophera Ferrara, Fatima, nadal ukrywana tajemnica. Jedną z ważniejszych jest książka kardynała Bertone, którego tutaj ci ludzie, ci pisarze oskarżyli o brutalne, bezczelne kłamstwo, która się nazywa Ostatnia wizjonerka z Fatimy. Bo analiza tej książki, napisanej razem przez jakiegoś dziennikarza, ale w każdym razie według słów kardynała Bertone, tam są te wszystkie luki logiczne. Są ujawnione później przez analityków kłamstwa, których dopuszczał się Bertone. Jest oczywiście książka Antonio Socci, która się nazywa Czwarta tajemnica fatimska. Tam nie chodzi oczywiście o czwartą tajemnicę, bo chodzi o szyderstwo z tego, że w kościele znaleźli się urzędnicy na tyle bezczelni, że potrafili jakoś wymusić na papieżach utajenie najważniejszej, czy bardzo ważnej części trzeciej tajemnicy. Jest, niedawno pojawiła się książka Roberto de Mattei, Sobór Watykański, historia dotąd nieopowiedziana. Te wszystkie książki, ci, którzy chcieliby zrozumieć, dokąd świat idzie i jak my możemy to zmienić, powinni koniecznie przeczytać. Oczywiście więcej
na ten temat, precyzyjniej mogę to opisać, jest na mojej stronie pod papiestwo, czy w każdym razie również w dziale papiestwo i w dziale Fatima. To, co mówię, co powiedziałem dotąd, wskazuje, że również w tej sprawie, to znaczy w sprawie ukrywania tej słów Matki Bożej, która w sposób prosty, dostępny dla dzieci, wyjaśniała wizję, która została opublikowana, my żyjemy w historii równoległej do tej historii, która była dla nas przewidziana i zaplanowana przez Boga w Trójce Jedynego. Gdyby Jan 23 przełożył to, co nakazano mu z góry, nakazano mu z nieba, nad swoją pojęcie humanizmu, które to pojęcie humanizmu miało dotyczyć między innymi zaproszenia generałów KGB, czyli przedstawicieli cerkwi rosyjskiej, akurat niby dlaczego rosyjskiej, a nie konstantynopolitańskiej, czy z Aleksandrii, czy gdzieś tam z Ameryki. Przecież tylko w Kościele katolickim jest jeden papież, a u nich, u prawosławnych, to są kościoły autokefaliczne. To znaczy każdy z tych kościołów ma własnego kefasa, własnego Piotra. Czyli jeśli jest chyba około 40 tych kościołów autokefalicznych, to należało zaprosić, ale to jak na jakieś piwko, no, albo na jakieś spotkanie, no, gdzieś tam w piwnicy pod Baranami, pod Owcami może, przedstawicieli tych 40 kościołów, których każdy dla siebie jest kefasem, jego szef, czyli skałą, czyli Piotrem. Natomiast to, że masoni, a może wtedy już i sataniści, wymusili na papieżach, na papieżu Janie XXIII, na papieżu Pawle VI, zaproszenie tych generałów KGB, którzy właśnie występowali w mitrach prawosławnych na sobór. Później doprowadziło to również do tego, że była taka umowa z Balaman w 93, gdzie Kościół, no, katolicki zobowiązał się, że nie będzie nawracał w tym wypadku schizmatyków. To jest umowa z Balaman 1993, do czasów już Jana Pawła II. A wcześniej jeszcze była, to wtedy była tajna umowa gdzieś albo w Strasburgu, albo w Metz, nie pamiętam w tej chwili, której kardynałowie w imieniu państwa watykańskiego, nie w imieniu papieża, tylko w imieniu państwa watykańskiego, dogadali się, że sobór nie poruszy sprawy komunizmu. To znaczy, że żyjemy w tej historii równoległej. Bo gdyby tych 400 kilkudziesięciu ojców, a na soborze to jest ogromna ilość, mogła doprowadzić do tego, by dyskutowano problem komunizmu. A dlaczego nie? Co się stało z tym ich dokumentem? Ujawniono w wielu książkach i wielu dokumentach, że ten prośba, żądanie, bardzo precyzyjnie sformułowane, jak należy potępić antyboży, antychrystusowy komunizm, zostało przez jednego z prałatów schowane do szuflady. No i później się pojawiło już po czasie, w czasie dyskusji, w czasie soboru. Chyba było na drugiej sesji. Otóż niemożliwe jest, żeby jakikolwiek prałat wykonał taką rzecz, to znaczy schowania czegoś takiego, bez zgody z góry. Z całą pewnością wiedział o tym kardynał Felici i niemożliwe, żeby kardynał Felici zrobił to bez zgody Ojca Świętego. Czyli ukrycie przed ojcami soboru tego najważniejszego problemu, jaki dla świata było i jest, potępienie tej potwornej herezji, bo tu nie chodzi o zbrodnię, tylko również o herezję komunizmu, musiało nastąpić za zgodą najwyższych czynników
w Kościele Bożym, w Kościele Katolickim. Dlatego, że tak się tam wśród tych urzędników watykańskich działo czy dzieje, my musimy modlić się i pisać supliki do papieży, by wreszcie ujawnili słowa Matki Bożej z trzeciej tajemnicy. A tutaj możemy też zastanowić się, jak by wyglądał świat, gdyby te słowa zostały ujawnione pół wieku temu, to znaczy wtedy, kiedy niebo żądało tego ujawnienia, jakby wyglądał, czy w ogóle byłby Sobór Watykański II, ale gdyby nawet był, to z całą pewnością jego przebieg nie byłby tak katastrofalny dla Kościoła i dla świata, o czym między innymi w tym ukryciu potępienia komunizmu przed chwilą mówiłem. Z Panem Bogiem.